Cześć kochani, ja mam na imię Dorota i witam was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Halloween coraz bliżej i ci z was, którzy śledzili mój projekt Halloween, wiedzą, że niestety siła wyższa sprawiła, że musiałam go przerwać. Przerwałam go dokładnie w połowie, czyli po 16 dniach, ale dzisiaj, kilka dni przed Halloween, wracam do was z odcinkiem bonusowym. I nie będzie to jedyny odcinek bonusowy, także bądźcie czujni. Ponieważ jest to odcinek bonusowy, postanowiłam przygotować dla was coś innego niż zwykle. Wiem, że część z was bardzo docenia moje umiejętności malarskie i takie, wiecie, body paintingowe, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę. Ale jak wiadomo, Halloween to także efekty specjalne i część z was bardzo intensywnie pyta mnie również o takie charakteryzacje. Więc postanowiłam w tym roku również w tym kierunku zrobić krok. Mamy więc dyniowego potwora. Ja bardzo lubię brać klasyczne pomysły i kombinować, jak tu ugryźć je na swój własny sposób. I tak właśnie zrobiłam w tym przypadku. Maska jest zrobiona z lateksu, a tak właściwie z pasty lateksowej zrobionej domowymi sposobami. Pomysł na taką technikę zaczerpnęłam z bardzo popularnego kanału, pewnie o nim słyszeliście. Elimax, link znajdziecie pod spodem. A jak ją wykonać, oczywiście dowiecie się w tutorialu. Tak naprawdę jest to technika dość prosta i chyba mniej wymagająca niż nadrobienie jakichś umiejętności makijażowych czy malarskich. I tak naprawdę to, co musimy mieć, żeby wykonać taką maskę, to przede wszystkim czas. Ale wszystkiego dowiecie się i zobaczycie w tutorialu. A tymczasem nie zapominam o pytaniach do was i ostatnie pytanie brzmiało: gdybyś był duchem, to kogo byś straszył i w jaki sposób? I oto wasze odpowiedzi. Gdybym była duchem, to najpierw bym zachęciła człowieka magią jednorożca, a potem przemieniłoby się to w coś naprawdę upiornego. Bym straszyła mojego szwagra, który boi się duchów, i bym otwierała mu drzwi do pokoju i on by się śmiał, a ja bym miała ubaw. Nie byłam w rękach specjalistki, tak żeby... Dobra, wracamy. I słuchajcie, co jeszcze? A dzisiaj poproszę was, żebyście opowiedzieli się po jednej ze stron. Wampiry czy wilkołaki? Oczywiście możecie uzasadnić. I oczywiście spójrzmy jeszcze na pracę moich cudownych widzów. Dziękuję wam oczywiście również za masę ciepła, które mi przesłaliście. Za wszystkie pytania o moje zdrowie jest już znacznie lepiej. A teraz zobaczmy, jak powstawał człowiek dynia. No to zaczynamy. Najpierw pokażę wam wszystkie kroki przed aplikacją maski, później pokażę wam również, jak zrobiłam tę maskę. Brwi zabezpieczyłam grubą warstwą kleju, żeby nie wyrwać ich sobie przypadkowo lateksem. Teraz zakładam soczewki, sklery. Normalnie wam tego nie pokazuję, mam nadzieję, że was to nie obrzydza. Tym razem chciałam wam pokazać, że tak naprawdę idzie to dosyć szybko i sprawnie i nie jest takie straszne, jak to malują. I powiem wam jeszcze, że dla mnie osobiście soczewki sklera są wygodniejsze w noszeniu niż soczewki mini sklera. Ot taka ciekawostka. Przed założeniem maski pomaluję jeszcze wszystkie te miejsca, które będą widoczne w otworach. Czyli nos, okolice ust i to tak dosyć szeroko, bo tutaj widać dosyć dużo. No i oczywiście okolice oczu. Tutaj nie używam farby wodnej, z obawy, że mi po prostu będą oczy łzawić i mi się wszystko rozmarzy. Tutaj użyłam czarnego cienia w kremie. Na linię wodną kredka oczywiście do oczu i wszystko utrwalam czarnym cieniem. I to wszystkie właściwie przygotowania, które muszę poczynić przed założeniem maski. Teraz ją przymierzam i pokażę wam, jak ją wykonałam. Pierwszą rzeczą jest wykonanie zębów. Zęby wykonałam z plastiku polimorficznego, czy też przyjaznego plastiku, w takich granulkach, które wrzuca się do gorącej wody. One wtedy miękną, robią się przezroczyste i można je formować. Następnie zastygają, robią się białe, nieprzezroczyste. I jeżeli chcemy wykorzystać je ponownie lub poprawić, po prostu wkładamy znów do gorącej wody i formujemy dowolnie. Ja włożyłam od razu trochę większą ilość i po prostu sobie odcinałam nożyczkami po kawałeczku i formowałam zęby.
Zębiska przymocuję do maski na samym końcu, a maskę wykonałam z, właściwie mogę powiedzieć, domowej roboty pasty lateksowej. A żeby zrobić taką pastę, po prostu wlewamy do naczynia nieco lateksu. W moim przypadku jest to lateks cielisty, nieprzezroczysty. I dosypujemy stopniowo mniej więcej łyżkę lateksu na początek. Dobrze mieszamy. Następnie kolejną łyżkę mniej więcej dodajemy i mieszamy, mieszamy, mieszamy. Najlepiej dodać jej mniej niż na początku nam się wydaje, ponieważ mąka w lateksie najwyraźniej trochę puchnie, pęcznieje i zagęszcza go bardziej niż na początku nam się wydawało. Najpierw sobie spróbujcie na małej ilości i nie róbcie jej jednorazowo za dużo, bo możecie po prostu ją stracić, jeżeli coś nie wyjdzie. Jak możecie zauważyć, najpierw dosyć tak byle jak nałożyłam po prostu pastę na odlew mojej twarzy, a następnie formuję ją palcami, bardzo często mocząc w lateksie, żeby wygładzać powierzchnię. Pomagam sobie oczywiście również nożem, formując wszystkie te wgłębienia i rowki. Kiedy maska jest już uformowana, zostaje mi tylko powciskanie zębów. Maska wyschnięta mniej więcej po dobie wygląda tak, nie jest jeszcze pomalowana, to jest właśnie kolor lateksu, tego cielistego, kiedy zastygnie. Oczywiście całość muszę dobrze przypudrować, szczególnie zdejmując ją z odlewu, warto jest ten spód dobrze przypudrować, ponieważ lateks, kiedy się zawinie, po prostu się przyklei i już go nie odkleimy. Tam, gdzie jest to konieczne, bo na przykład brzegi się właśnie zawinęły lub jest jakieś zgrubienie, przycinam wszystko. Oczywiście też w okolicach oczodołów i ust również muszę wyciąć nadmiar lateksu. I tak przygotowaną maskę mogę albo bezpośrednio nakleić na twarz, albo pomalować ją właśnie teraz. Ja zdecydowałam się pomalować ją przed nałożeniem na twarz. Nałożyłam ją po prostu na odlew mojej twarzy i tak maluje mi się najwygodniej. Użyłam do tego tych samych farb, którymi zazwyczaj maluję twarz, czyli farby wodne poszły w ruch. Doskonałe byłyby tu również farby alkoholowe. Właśnie do tego są najlepsze do malowania prostetyków. Natomiast niestety nie miałam dość takich intensywnych kolorów w mojej palecie, ale farby wodne spisały się tu doskonale. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz co do techniki właśnie z tą pastą lateksową. Otóż jest ona bardzo dobra do takich właśnie szybkich charakteryzacji, w których nie jest potrzebna za duża precyzja. W których, tak jak w tym przypadku, możemy sobie pozwolić, albo nawet pożądana jest taka nierówna, nieco niechlujna faktura. Więc w takich przypadkach pasta lateksowa oczywiście spisuje się doskonale. Natomiast jeśli chcemy wyrzeźbić bardziej precyzyjne rysy twarzy, czy nadać właśnie jakąś taką konkretną fakturę, to zdecydowanie polecam bardziej zaawansowane techniki, czyli po prostu pracę na odlewie, ale o tym kiedy indziej. A teraz oczywiście przechodzimy do aplikacji maski. Moglibyśmy to zrobić na kleju jak najbardziej, ale ja zdecydowałam się tym razem użyć lateksu, tego samego, którego używałam do stworzenia tej maski, również do przyklejenia jej. Nie jestem pewna, jak na dłuższą metę działa taka metoda. Ja po prostu chciałam trochę oszczędzić mojej skórze trudów związanych ze zmywaniem kleju po prostu. Powiem Wam natomiast, że byłam w tej masce właśnie przyklejonej na lateksie przez mniej więcej 2 godziny i nic się nie ruszyło, nie odkleiło, więc myślę, że jest to naprawdę dobra metoda. Kiedy maska jest już gotowa, jak widzieliście wcześniej, nałożyłam jeszcze na brzegi lateks, na brzegi i na część maski również, po to, żeby troszeczkę zakamuflować właśnie te brzegi i wyrównać fakturę. Teraz moją skórę i część maski maluję w ten sam sposób, na te same kolory, w które malowałam maskę. I najważniejszy trik, żeby dobrze wtopić tą maskę, bo jednak jest to lateks, te brzegi troszeczkę widać, jest to, żeby ten wzór, w tym przypadku czarne paski,
przeciągnąć również na skórę, w tym przypadku nawet na włosy, bo to po prostu kamufluje i odwraca uwagę od tych brzegów. Już tylko moja fantazyjna fryzurka z liściem na głowie, który oczywiście zrobiony jest z moich włosów, pomalowanych na zielono, i to wszystko. No, prawie wszystko, bo stwierdziłam, że coś tam jeszcze muszę domalować na czarno. Ale teraz to już naprawdę wszystko. Mam nadzieję, że taka wersja również Wam się spodobała i może ktoś wykorzysta ten pomysł. Wtedy oczywiście dajcie znać. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym halloweenowym odcinku. Buźka, pa pa! Chewbacca. Ała, ała. O matko, nie wiedziałam, że jestem tak owłosiona. Depilacja! To nie był okrzyk radości.